na kilku poziomach, ale jednym z najważniejszych poziomów jest przestrzeń utracona. To znaczy sala prób Teatru Żydowskiego, którego w tym momencie już nie ma i zostały po nim tylko gruzy. Ponieważ kiedy robiliśmy debuka, został on osadzony w sali prób 1:1. Scenografia jest rekonstrukcją tamtej przestrzeni. I kiedy zaczynaliśmy pracować nad malowanym ptakiem, malowany ptak wyjawił się nam jako dyptyk. W dybuku zaczęliśmy poruszać pewne rzeczy zerwanego przymierza pomiędzy dwoma narodami, Polską i współobywatelami żydowskimi, którzy mieszkali tutaj przez 700 lat. Tylko w dybuku tak naprawdę dotknęliśmy tego tematu, który postanowiliśmy kontynuować w malowanym ptaku. Kolejną rzeczą, która łączy ten spektakl, są aktorzy, którzy występują w tym spektaklu. Jest to Jerzy Walczak oraz Henryk Reifer. I może teraz oddam wam głos, Jurku. Dzień dobry. Proszę państwa, dla mnie to jest spotkanie z Mają Kleczewską, z Łukaszem Chodkowskim. Jest bardzo ważne, dlatego że są to twórcy, którzy w sposób bardzo empatyczny podchodzą do aktorów, do tematu. Ja próbując dybuka czy malowanego ptaka na próbach czuję się wolny. Ja wiem, że ja mogę zrobić wszystko. I w teatrze to chyba nieczęsto się zdarza. Ja czuję się jakoś tak szczególnie wyróżniony, chyba niezasłużenie, że tak jakoś mam przywilej grania w przedstawieniach, które poruszają tematy, które w sposób bezpośredni bardzo mnie poruszają, interesują. To jest też tak jakby trochę praca na sobie, na tym, co czuję. Jak w tym momencie, jak odbieram świat i dlaczego w ten sposób odbieram świat, a nie inny. Dlaczego mnie boli to, co się dzieje z uchodźcami. Dlaczego bolą mnie słowa, które padają w nośnikach masowego przekazu. Praca przy takich sztukach jak dybuk czy malowany ptak daje mi taką możliwość chociaż częściowego przyjrzenia się temu, co czuję, co jest we mnie. I zachęcam wszystkich do takiego przyglądania się i nie traktowania nas, że jesteśmy my i oni. Proszę państwa, wszyscy jesteśmy my albo wszyscy jesteśmy oni. Ta historia nasza jest absolutnie wspólna. Będę zawsze walczył i sprzeciwiał się wyciąganiu wątków, które są niewygodne z historii. Dlatego praca nad malowanym ptakiem jest dla mnie również z tego powodu ważna, że porusza wątki, które są niewygodne, bolesne dla nas wszystkich, nie tylko dla strony polskiej, ale również dla strony żydowskiej. To nie jest przyjemnie pracować nad czymś, co jest czymś tragicznym, co jest czymś bardzo bolesnym, ale to jest część naszej historii. Musimy o tym mówić. Chcę jeszcze powiedzieć, że tutaj za długo mówię, ale zaraz skończę. Malowany ptak Kosińskiego jest historią, która opowiada o jakichś konkretnych relacjach. Nie opowiada o bardzo miłych Polakach, ludziach mieszkających na wsi. Opowiada o ludziach, którzy nie są zbyt sympatyczni. Dla mnie praca i malowany ptak Mai Kleczewskiej jest pokazaniem, że Jerzy Kosiński nie pokazał
tego, co było najokrutniejsze w naszej historii. To jest tylko książka. Historia pokazała, że to, co się działo na wsiach w latach 40. Przekracza chyba wyobrażenie pisarza. Nawet jeżeli trudno jest nam przejść przez malowanego ptaka, bo jest okrutny, drastyczny. Jeżeli czytamy dokumenty z tego okresu, to zeznania świadków, te dokumenty są w IPN-ie między innymi, są okrutniejsze od tego, co napisał Kosiński. A to jest tylko książka, proszę Państwa, to jest powieść. Dziękuję bardzo. Może ja tutaj też, ubiegając Państwa pytanie, przeczytam fragment posłowie, które Jerzy Kosiński napisał w 76 roku. Było to posłowie na 10. rocznicę wydania Malowanego Ptaka w Stanach Zjednoczonych. Malowany ptak może być wizją siebie z okresu dzieciństwa. Wizją, a nie badaniem czy próbą powrotu. Ta wizja to poszukiwanie czegoś utraconego. Metaforyczne są miejsca. Postaci stają się archetypami, symbolami. Dlatego imiona nie odnoszą się do konkretnych osób. Powieść o dzieciństwie wymaga największego zaangażowania wyobraźni. Ponieważ nie mamy bezpośredniego dostępu do wczesnego okresu naszego dzieciństwa nacechowanego największą wrażliwością. Musimy stworzyć go na nowo. Wszystkie powieści wymagają aktu wcielenia się w bohatera, czyli w inną osobę. Zdecydowanie trudniejszą sztuką jest wyobrażenie siebie w postaci dziecka, aniżeli dorosłego. Zdarzenie opisane w powieści nie jest ani prawdziwym zdarzeniem, ani zmyślonym zdarzeniem, bez żadnego zaczepienia w rzeczywistości. Jest zdarzeniem ujętym w postaci fikcji. Symbol to jest zarówno konkret, jak i abstrakcja. Nie jest ani dosłowną rzeczywistością, ani iluzją. Cechuje go zarazem dosłowność, jak i iluzoryczność. Aby odtworzyć działania pamięci, skomponowałem malowanego ptaka z małych dramatów, krótkich serii doznań. Ekstremalność sytuacji przez przerysowanie akcji i obrazu naśladuje formy, jakie przebierają sny i myśli. Malowany ptak stanowi efekt powolnego tajenia umysłu, długo skutego strachem. Jest to fragment posłowia do wydania amerykańskiego 76 roku i ten tekst tak samo pada u nas w spektaklu. Czy mamy jeszcze jakieś pytania na forum?